Siemanko, wracam właśnie z wypożyczalni sprzętu budowlanego. Zapożyczyłem sobie młot elektryczny Hikoki 16-kilogramowy. On tam ma coś koło 40 dżuli bodajże uderzenia. Będę się brał za rozbijanie betonu, który został przy zalewaniu czegoś tam, nie pamiętam, chyba ław. A biorę się za to dlatego, że chcę przygotować sobie teren już pod wykop pod WLZ-a. Przy okazji ten rozbity towar wykorzystam na podbudowę pod podjazd taki, w sumie podjazd czy chodnik przed domem. Tak więc to wszystko będzie wykorzystane, nie będę tego wyrzucał. Mógłbym to oczywiście koparką wcześniej zrobić, ale no byłyby za grube kawałki tego betonu, za duże. A jednak po rozbiciu będzie troszeczkę lepiej to wyglądało. Wrzucimy sobie to później przy kopaniu pod WLZ-a, przy kopaniu od razu sobie wykorytuję ziemię przed domem i tam będziemy utylizować ten beton. Później to zasypę kruszywem. Jakaś zagęszczarka może. No tak więc widzimy się na budowie. Dobra, jesteśmy już na budowie. Zobacz. Już ten sprzęcik widziałem. Sprawny, nawet działa. Takie małe ustrojstwo. Kabelek cieniutki, jak do lampek choinkowych. I co, bierzemy dłuto. Próbujemy szpica. Zastanawiałem się, czy nie wziąć 29, ale przy tym też już jest co dźwignąć. Usprajamy. Dobra. Tak to działa. Tak, zgadza się. Bierzemy armatkę. Odpalimy agregat, niech sobie już działa. I zobaczymy, jak to będzie szło. Jak widać, idzie elegancko. Wyłączymy na chwilę agregat. Zastanawiałem się, czy zasłaniać okna od odprysków. I nie wiem, czy... Chyba raczej nie będę ich zasłaniał, będę stawał po prostu plecami do okien. No, a tutaj mamy do wybicia ten kawałek betonu. WLZ będzie szedł tędy w linii prostej. Tak więc na pewno muszę wybić dotąd. A będę chciał rozprawić się z całym tym betonem, żeby później już po prostu na gotowo sobie wrzucić. I zrobię sobie tutaj taki zajazd. Później docelowo będzie szła tutaj kostka. Tak więc
Co, ustawiam kamerkę gdzieś i się bierzemy do roboty. Przewód zasilający do rozdzielni w środku, przepuszczony przez AROT 4x10. Następnym tutaj arocikiem do tym środkowym będę miał zasilanie ewentualnej bramy, furtki, tam jakieś oświetlenie ogrodu może. I tym po prawej stronie w przyszłości będzie zasilany budynek gospodarczy. Też wszystko będzie pociągnięte tutaj stąd z głównej rozdzielni. A na zewnątrz to wygląda tak. Tutaj arocik wychodził. Zostaje wykopać teraz wykop pod przewód w linii prostej do ogrodzenia. Tu już mam przez firmę wyznaczone miejsce na skrzynkę. Tak więc tutaj kopiemy i tutaj zostawiamy też trochę zapasu.